Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam dwie bardzo niepokojące historie widzów związane z nawiedzeniami przez prawdopodobnie złośliwe byty, być może demoniczne. Pierwsza historia wydarzyła się na licealnej wycieczce, a druga w domu, gdzie prześladowania mają miejsce od lat i są na porządku dziennym. Zaczynajmy. Historia od Agnieszki. Moja historia wydarzyła się dość dawno, w pierwszej klasie liceum. Mimo to pamiętam wszystko do dziś ze szczegółami. W moim życiu miało miejsce wiele dziwnych sytuacji, ale nie ukrywam, że ta odcisnęła na mnie największe piętno. Jako że w pierwszej klasie szkoły średniej przybyło do nas sporo nowych osób, to nasza wychowawczyni wraz z jeszcze jedną nauczycielką zorganizowały nam weekendową wycieczkę integracyjną. Wybraliśmy się do województwa podlaskiego, kawałek za Białymstokiem. Nie będę wymieniać nazwy miasteczka, ale jako ciekawostkę zdradzę tylko, że kręcono tam dość znany film U Pana Boga w ogródku. Nocowaliśmy w pewnym hotelu znajdującym się blisko wjazdu do miejscowości. Samo miejsce było urokliwe, obsługa hotelu miła, a jedzenie bardzo dobre. Sam plan i przebieg pobytu był naprawdę w porządku. Po przybyciu na miejsce i rozdzieleniu pokoi, ja wraz z trzema koleżankami udałyśmy się do naszego przestronnego lokum. Wszystkie pokoje były na parterze, a nasz znajdował się właściwie przy samym wejściu z podwórza. Układ naszego pokoju był taki, że wchodziło się przez pierwsze drzwi do przedpokoju, w którym znajdowała się łazienka oraz duże okno, a dopiero za następnymi drzwiami była część sypialna. Wspominam o tym, ponieważ ma to znaczenie w dalszej części historii. Po wejściu do pokoju już na starcie zrobiło się dość dziwnie, ponieważ dziewczyny ogarnął jakiś niepokój i uznały, że nasz pokój jest niepokojący. Mało tego, nad łóżkiem znajdującym się pod oknem, na którym zresztą przyszło mi później spać, wisiał metalowy krzyżyk oraz nieduży obrazek, na którym widniał portret jakiegoś szlachcica. Jedna z dziewczyn podleciała do owego łóżka i zdjęła krzyżyk, kładąc go na parapecie. Obrazek również zdjęła i postawiła go obok na podłodze, opierając o ścianę. W tamtym momencie zupełnie to olałam, bo wydało mi się to śmieszne, a nawet trochę żałosne, więc nie komentowałam tego. Ja sama wtedy nie czułam niczego szczególnego w tym miejscu. Zaznaczę też, że mój kumpel, który miał pokój naprzeciwko naszego, również czuł się w nim nieswojo. Pamiętam ten widok, jak stał tam niczym sierotka, pytając mnie zrezygnowanym tonem. Aga, no jak ja tu będę spał? Wtedy się z tego śmiałam, ale to, co przytrafiło mi się później, sprawiło, że zupełnie inaczej podeszłam do odczuć moich znajomych. Jeszcze przed wieczorem zagraliśmy w grę miejską, więc szybko o tym wszystkim zapomniałam. Następnego dnia, w sobotę, wybraliśmy się na wycieczkę po okolicznych miejscowościach, łąkach i licznych rozlewiskach, jak na Podlasie przystało. Widoki były piękne, odwiedziliśmy ciekawe miejsca. Spacer był dość długi, bo zajął nam praktycznie cały dzień, więc po powrocie późnym popołudniem byliśmy naprawdę wykończeni. Po obiedzie wszyscy rozeszliśmy się do pokoi, a każda z nas rzuciła się na swoje łóżko i po krótkiej rozmowie usnęłyśmy na jakąś godzinę. Po drzemce obudziłam się z mocną migreną. Zdaję sobie sprawę, że to, co dalej opiszę, można by zrzucić na ostry ból głowy. Ale nie była to moja pierwsza migrena. Cierpię na nie od lat i wiele razy miewałam tego typu dolegliwości. Potrafiły nawet trwać po 2-3 dni, zarówno w domu, jak i poza nim. I nigdy nie przytrafiło mi się coś takiego. Siedzieliśmy ze znajomymi do późna, zwłaszcza, że była to nasza ostatnia noc w tym miejscu. Na całe szczęście ostatnia. Zgasiłyśmy światło w pokoju i położyłyśmy się z dziewczynami spać. Zostawiłyśmy jedynie zapaloną lampę w korytarzyku, tak na wszelki wypadek, gdyby któraś z nas potrzebowała w nocy pójść do toalety, więc między drzwiami od pokoju a podłogą widniała jasna smuga światła. Dziewczyny zasnęły bardzo szybko, słyszałam już ich miarowe oddechy, a ja leżałam z bólem głowy i z całych sił próbowałam usnąć, co zawsze, gdy nocowałam poza domem, zajmowało mi sporo czasu. I tu zaczął się mój koszmar. Leżąc na boku, nagle usłyszałam drapanie w okolicach głowy, tak jakby ktoś zaczął drapać o listwę łóżka.
Podniosłam głowę, rozejrzałam się po podłodze i oczywiście nic nie zauważyłam, po czym położyłam się z powrotem i zamknęłam oczy. Po chwili znów rozległo się drapanie, teraz już bardziej zdecydowane. Ponownie podniosłam głowę i znowu nic. Byłam już tak zmęczona i zarazem wkurzona, że coś mi przeszkadza w zaśnięciu, że postanowiłam ponownie przyłożyć głowę do poduszki, zamknąć oczy i nie zwracać na to uwagi. W tym momencie usłyszałam bardzo głośne dźwięki, jakby ktoś zarył wielkimi pazurami 3 razy w drzwi od naszego pokoju, a hałas rozległ się po całym pomieszczeniu. Tym samym poderwałam się do góry i usiadłam gwałtownie na łóżku. Co było dla mnie dziwne, dziewczyny cały czas spały. Wszystko działo się bardzo szybko. Spojrzałam na drzwi, po czym mój wzrok utkwił w smudze światła między drzwiami a podłogą, w której ukazał się jakby czarny kwadracik, który przesuwał się raz w lewo, raz w prawo i chował do góry. W tym momencie mnie już sparaliżowało i pamiętam, że jedyne co wyszeptałam to: co jest k***a? Można słyszeć różne rzeczy, ale gdy zaczynasz już coś widzieć, to jest naprawdę hardkorowo. Trwało to wszystko chyba kilkadziesiąt sekund, po czym urwał mi się film. Obudziłam się, gdy było już jasno, leżąc na wznak na łóżku. Nikomu ze znajomych o tym nie mówiłam, bo nie chciałam wyjść na wariatkę lub kogoś, komu po prostu coś się przyśniło i plecie jakieś bzdury. Wiem na pewno, że nie był to sen, ani żaden paraliż senny, bo nawet nie zdążyłam zasnąć i mogłam się poruszać. Do dziś nie wiem, co to było, choć przeglądając różne historie w necie, spotkałam się już z podobnymi, w których komuś działo się coś niewytłumaczalnego, po czym tracił przytomność i budził się w miejscu, w którym uprzednio się znajdował. Tego, co się wydarzyło, do dziś nie jestem w stanie wytłumaczyć. Wywarło to na mnie na tyle duże wrażenie, że zaprzestałam jeździć na wszelkie szkolne wyjazdy, nawet pomimo zmiany szkoły już po roku ze względu na przeprowadzkę. Od tamtej pory jestem bardzo wrażliwa na to, z kim i gdzie wyjeżdżam. I zwykle, czy to wakacje, czy wypady na weekend, spędzam je tylko z najbliższymi w zaufanych miejscach. Wiem, że to wszystko brzmi niewiarygodnie i sama do dziś zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodziło, ale zważywszy na to, że moich znajomych również coś niepokoiło w tym miejscu, to możliwe, że z tym hotelem coś było nie tak. Przerwa na creepy reklamę. Poszukujesz nowego fotela? Chciałbyś zasiąść w wygodnym tronie? Lubisz mroczny design? Wszystkie te cechy znajdziesz w fotelach Diablo Chairs. Chciałabym przedstawić Wam nową limitowaną edycję modelu X120 w 2 energetycznych kolorach, Candy Rose i Aqua Blue, które pomogą poczuć Wam wakacyjny chill. Fotele są dostępne w aż 3 rozmiarach, dzięki czemu to fotel Diablo dopasuje się do Ciebie, a nie na odwrót. Który z nich najbardziej przypadł Wam do gustu? Dajcie znać w komentarzach. Ja wybrałam Candy Rose, gdzie wyrazisty róż kontrastuje ze śnieżną bielą i miętą, co przywodzi mi na myśl słodki lodowy deser. A Wam? Z jaką wakacyjną aktywnością kojarzą się te modele? Określcie to za pomocą emotki w komentarzu. Pamiętajcie, diabeł tkwi w szczegółach. Linki do foteli znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz wróćmy już do historii. Historia od Kamili. Cześć, jestem Kamila, mam 24 lata, a moja siostra Wiktoria jest ode mnie o 11 lat młodsza. Od dłuższego czasu zastanawiałyśmy się, czy opisać wydarzenia, które miały miejsce w naszym domu. Od kiedy pamiętam, jeszcze przed urodzinami Wiktorii, w domu zdarzały się dziwne zjawiska. Moja mama opowiadała, że gdy byłam noworodkiem, a mój ojciec wychodził na nocne zmiany, to odczuwała czyjąś obecność. 2 razy odniosła nawet wrażenie, jakby ktoś napierał na nią od tyłu. Dom został poświęcony przez księdza, gdy składał wizyty duszpasterskie i wszystko się uspokoiło. Pamiętam jednak, że czasami w domu szalały sprzęty. Najstraszniejsza sytuacja miała miejsce, gdy wieczorem zaczęła pracować krajalnica do chleba, która działała tylko wtedy, gdy naciskało się odpowiedni przycisk. Automatycznie wyłączała się, gdy nikt jej nie dotykał. Kotka, która wtedy z nami mieszkała, często obserwowała coś z zainteresowaniem,
czasami kamieniała i syczała bez powodu. Gdy pytałam o to zachowanie rodziców, to mówili mi, że kotka po prostu ma coś z głową. Gdy urodziła się Vicky, to kocica cały czas stróżowała przy jej łóżeczku. Spała z małą w kołysce, a gdy ta budziła się lub zaczynała płakać, kotka biegła do mamy i miauczała. To normalne w przypadku przywiązanych zwierząt, ale ja często odnosiłam wrażenie, że ona przed czymś strzeże moją siostrę. Moje obawy okazały się być podstawne. Gdy siostra podrosła i nauczyła się mówić, to często dostawała ataku paniki. Przybiegała do nas z płaczem i skarżyła się, że widzi panią w czerwonej sukience. Gdy pytaliśmy, gdzie jest ta pani, to Vicky przeważnie wskazywała miejsce przy oknie w moim pokoju. Czasami jednak twierdziła, że pani pojawia się też w pokoju dziennym przy balkonie. Najgorsze w tym wszystkim było to, jak siostra opisywała ową panią. Twierdziła, że ma krótkie czarne włosy i patrzy na nią, ale nie ma twarzy. Za każdym razem przechodziły mnie dreszcze, ale mając te 13 czy 14 lat, nie wiedziałam, co robić w takiej sytuacji. Teraz przenieśmy się do najświeższych wydarzeń. Wszystko nasiliło się jakiś rok temu. Moja mama postanowiła zrobić remont. Nasza sytuacja finansowa nie jest za dobra, więc szukaliśmy jakichś tanich, używanych mebli. Któregoś dnia mama oświadczyła mi, że ciotka jej przyjaciela ma do sprzedania stare, ale bardzo tanie i ładne meble. Ciotka była bogaczką i po śmierci swojego męża postanowiła pozbyć się mebli sypialnianych, a było ich naprawdę sporo, w tym łoże małżeńskie z materacami. Nie do końca podobał mi się ten pomysł, ale nie miałam wpływu na decyzję mamy. Za kilka dni jej przyjaciel z pracy wraz ze swym kolegą dostarczyli nam meble. Wszystko zostało ładnie ustawione i pokój nabrał życia i zupełnie innego charakteru. To, co nie dawało mi jednak spokoju, to okropny i nieprzyjemny zapach, który unosił się z materacy. Trudno określić ten odór, czasami przypominał zgniłe mięso, innym razem mocz. Naszej obecnej kotce też bardzo nie spodobały się nowe meble, a zwłaszcza łóżko. Nie chciała wchodzić na miękkie materace, a jest bardzo wygodnicka. Przechodziła obok łóżka, omijając je szerokim łukiem. Najgorsze były jednak jej ataki złości. Kotka często stroszyła grzbiet i ogon, a potem warczała i syczała, patrząc w kierunku łóżka. Gdy brałam ją na ręce i zabierałam do innego pomieszczenia, to ciągle zaniepokojona spoglądała wielkimi oczami w kierunku pokoju, w którym znajdowały się nowe meble. Wyrywała się, a gdy puszczałam ją, to na ugiętych nogach biegła w kierunku pokoju, zaglądała do środka, znowu cała się stroszyła i zaczynała przeraźliwie miauczeć. To było bardzo dziwne i czasami trwało nawet kilka minut. Po pewnym czasie uspokajała się i kładła na dywanie, ale wciąż bacznie obserwowała okolice łóżka. Wyglądało to tak, jakby udało jej się coś przegonić. Od kiedy zaszła zmiana wystroju, Wiktoria zaczęła mieć koszmary i źle jej się spało. Czasami skarżyła się na to, że widzi dziwne cienie. Wtedy obie z siostrą zaczęłyśmy poważnie zastanawiać się nad tym, co do cholery jest nie tak z tymi meblami. Wcześniej starałyśmy się te wszystkie wydarzenia tłumaczyć jakoś inaczej i wzajemnie uspokajać. Przemeblowania jednak trwały dalej. Mama stopniowo zamieniała swoją część pokoju na sosnowy zakątek. Na chwilę obecną po jej stronie nie ma już tych mebli. Łóżko też zostało wymienione, a na ścianie przy nim zawisł krzyż. Niestety, część Vicky wciąż składa się z nabytych od starszej kobiety przedmiotów. Często w nocy siostra czuje się nieswojo, skarży się na uczucie czyjejś obecności. Poradziłam jej, aby na swojej szafce postawiła obrazek komunijny, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Ponadto kilka dni po mojej radzie miałam przerażający koszmar związany z tym obrazkiem. Zamiast Jezusa zobaczyłam tam czarną, poruszającą się postać i zaczęłam strasznie krzyczeć, że nie mogę na niego patrzeć, bo nie ma tam Boga. Obudziłam się przerażona. Na początku dziwne zjawiska miały miejsce tylko w dużym pokoju, ale z czasem zaczęły przenosić się na resztę domu.
Gdy jesteśmy same w jednym z pokoi, to z pozostałych pomieszczeń dobiegają dziwne odgłosy. Czasami to brzmi jak kroki, innym razem jak przewracanie przedmiotów i pukanie. Gdy idziemy sprawdzić, co się dzieje, to wszystko jest na swoim miejscu. Dodatkowo, co jakiś czas z szafek i półek spadają przedmioty. Czasami jest to jedna rzecz, a czasami spada na raz kilka książek. Mama zwalała to na kota, aż pewnego dnia wszystkie trzy usłyszałyśmy hałas z pokoju. Gdy do niego weszłyśmy, to okazało się, że szkatułka z biżuterią, należąca do naszej mamy, spadła z półki i wszystko rozsypało się na podłogę. Kot był cały czas z nami, więc nie był w stanie pomóc szkatułce w procesie spadania. Ostatnio w nocy opisany wcześniej obrazek komunijny spadł wprost na twarz Wiktorii, gdy ta spała. Mama oczywiście po raz kolejny zwaliła to na kota. To dziwne, ale zdaje się, że ona jako jedyna nie dostrzega tych wszystkich zdarzeń i nie zauważa niczego niepokojącego. Nie odczuwa też niczyjej obecności, a gdy tylko próbujemy poruszyć z nią ten temat, to wpada w złość. Na moje szczęście większość tych zdarzeń miało miejsce w innych częściach domu i przeważnie nie dotyczyło mnie bezpośrednio. Jakiś czas temu jednak zdarzyło się coś, przez co nie mogłam zasnąć do rana. Jestem nocnym markiem, więc przeważnie nie śpię do późnych godzin nocnych. Kilka tygodni temu, akurat po godzinie 3:00. W tym przypadku raczej nie ma to większego znaczenia, gdyż dziwne sytuacje zdarzają się o każdej porze dnia i nocy w naszym mieszkaniu, ale ta godzina napędziła mi dodatkowego stracha. Poszłam do łazienki, aby ogarnąć się przed snem. Gdy nakładałam krem nawilżający, usłyszałam głośny hałas, jakby coś spadło na podłogę. W tym momencie mój kot wbiegł do łazienki przerażony i nastroszony. Zapytałam, co znowu narozrabiałaś? I poszłam sprawdzić, co się stało. Kot trzymał się za mną, jakby wypatrywał czegoś, co go przestraszyło. Gdy weszłam do swojego pokoju, przelękłam się. Moje łóżko stało odsunięte około 40 cm od ściany. Podeszłam i przesunęłam je. Nawet mi, a mam solidną budowę ciała i jestem silna, sprawia to pewną trudność. Łóżko jest stare i ciężkie. Chyba nie muszę nikomu mówić, że kot nie mógłby zrobić czegoś takiego. To oczywiste. Całą noc przeleżałam na łóżku i w duchu modliłam się, aby nie przesunęło się, gdy na nim leżę, bo chyba dostałabym ataku serca. Co ciekawe, ten odgłos, który słyszałam w łazience, nie brzmiał jak przesuwane łóżko. To brzmiało, jakby ktoś nim mocno szarpnął i uniósł lekko nad ziemię, a potem opuścił. Moje łóżko ma dwa materiałowe ala uchwyty na zagłówku. Następnego dnia sprawdziłam to i pociągnęłam z całej siły za nie, unosząc łóżko z jednej strony i puszczając je na ziemię z wysokości około 10 cm. Był to taki sam odgłos, jaki usłyszałam poprzedniej nocy. Ta świadomość przeraziła mnie jeszcze bardziej. Bardzo żałuję, że zwierzęta nie potrafią mówić i kotka nie była w stanie powiedzieć mi, co zobaczyła w moim pokoju i co w rzeczywistości stało się z tym łóżkiem. Póki co w domu panuje względny spokój. Od jakiegoś czasu nie stało się nic hardkorowego, ale wciąż czujemy się z siostrą niekomfortowo. Dziwne odgłosy, sny, uczucie niepokoju i tego, że nigdy nie jesteśmy zupełnie same, to nasza codzienność. Tak jak wspomniałam na początku, niepokojące sytuacje miały miejsce w naszym mieszkaniu na długo przed zakupem nowego wyposażenia, ale nigdy w takim nasileniu. Nie wiemy, co o tym myśleć i jak interpretować te wszystkie manifestacje. Może po prostu wszystko się skumulowało i zjawiska są bardziej odczuwalne, bo potencjalnym bytom przeszkadza ich wzajemna obecność? Trudno stwierdzić. Nie chciało nam się wierzyć, że coś przywlekło się do naszego domu razem z tymi meblami, ale wszystko na to wskazuje. Tutaj rodzi się pytanie, czy poprzednia właścicielka mebli wiedziała o tym i dlatego pozbyła się ich w tak okazyjnej cenie? Jak widzicie, do miejsc czy przedmiotów mogą przylgnąć byty i dręczyć ich mieszkańców czy właścicieli.
Miejmy nadzieję, że Kamili i jej siostrze uda się pozbyć niechcianych lokatorów i w końcu dadzą im spokój. Na dziś to już wszystkie historie. Na koniec chciałabym zaprosić Was na mojego Instagrama, gdzie pojawiają się wszystkie aktualności i mroczne ciekawostki, oraz grupę Straszydła na Facebooku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.